Są takie plotki, w których mówi się o tym, że istnieje jeden taki Sim, który za Chiny nie jest w stanie zrobić ładnego dziecka. Jego geny uniemożliwiają stworzenie nawet takiego przeciętnego z wyglądu dziecka. Mowa tutaj o Vladzie, najsłynniejszym wampirze w The Sims 4, a jego dzieci wyglądają tak i tak. Patrzcie na to! Te wszystkie stwory to są jego dzieci. Hejka, mój drogi widzu, z tej strony Pia, a dzisiaj sprawdź ze mną, czy uda nam się stworzyć ładne dziecko z tym przeklętym wampirem Vladem przy jego jakże nietypowej urodzie, gdzie nos, broda i cała sylwetka jest dokładnie odwrotnością tego, co w dzisiejszych czasach jest atrakcyjne. Ale chociaż miałabym zrobić z nim setkę dzieci. Zrobię to. Normalnie 100 dzieci Vlad Challenge. Cześć, przystojniaku. Plan mamy taki, w każdym miasteczku będziemy szukali najładniejszej Simki i robili sobie z nią romans, no i wiadomo, że dziecko. A miasteczek jest naprawdę dużo. Znam od Wierzbowej Zatoki. Summer też jest ładna, ale zdecydowanie Bella wygrywa. Przed domem stoją dwie małe przeszkody, czyli dzieci Belli. Pukamy do środka. A skąd on potrafi takie urocze zapoznanie? W ogóle ja nie wiem. Ona zdecydowanie jest pod jego urokiem. Mają tylko romantyczne relacje. Ona daje się całować, przytulać. Zobaczcie, przecież to jest tak malutko. Idą na razie na górę usiąść i porozmawiać na łóżku. Tak nas po... Okej! Tu jest jej mąż, ale poczekajcie, dlaczego on poszedł usiąść na te łóżko, a ona na te? Będzie drama, tak, zdenerwował się teraz. Patrzcie, ona sama go podrywa, a on patrzy. Boże, ja nie wiem, ja bym nie zniosła takiego pokurzenia. Wszedł ich syn właśnie do środka, bierze tableta. Syn po prostu ma wyrąbane, nie? Odpala sobie Robloxa na tablecie, albo czyta, ile będzie trwał rozwód rodziców. Ale najlepsze jest to, że możemy już się postarać o dziecko. Mam nadzieję, że będą z tego... bliźniaki! Ich córka właśnie wyszła do środka i wyszła. Wspaniale. Chyba udaje, że nic nie widzi. Ich dzieci mają jakiś dziwny system obronny. Wow! Mortimer tu wchodzi! Okej, zobaczył to i się załamał totalnie. Przyłapał ich na gorącym uczynku właśnie. Jestem ciekawa, co teraz zrobi. Oj, będzie chyba policzkowanie, moi kochani. Helpin! Rozwiedli się! O Jezu! Mortimer z Vladem, o Belle. On jest wściekły. On, słuchajcie, jest na tyle wkurzony, że postanowił kopnąć kosz na śmieci. A teraz go podnosi. Cudowny człowiek. Mortimer właśnie pokłócił się ze swoją córką u góry. Przyniosł mi kamerę i on po prostu zdedł na zawał w tym momencie. O nie! Ja miałam tylko zrobić sobie dziecko z Bellą. Ja nie chciałam... Dobra, chciałam zniszczyć ich rodzinę. Przepraszam. W tej miejscowości jest jeszcze jedna bardzo ładna Simka, a mianowicie Summer. Weszłam na najwyższy poziom creepa. Nie znalazłam nigdzie Summer, więc zaczęłam weszyć w jej sypialnię. Przeszukałam jej łóżko i szafki i znalazłam u niej jakiś tam sekret. I dzięki temu mam już ją w kontaktach. Flirciarskie zapoznanie. Ja mogę z nią walczyć! To nie tak miało być! On w ogóle ma z wszystkimi złe relacje! Rączka na kolanko! Zobaczcie! I oglądają razem horror! Po prostu idealna randka! Przysięgam, że jej nie wiem, na co one wszystkie lecą, przecież on jest obleśny! Jeden dzień, dwie dziewczyny poderwane! Dla pewności robimy to i drugi raz, a wy zostawcie łapkę w górę, żeby przyniosła nam szczęście! No dobra, czas na kolejne miasteczko i kolejną piękną Simkę! I tutaj są aż trzy Simki w lat! Uspokój się, zobaczył trzy sexy laski i zobaczcie, jest bardzo flirtarskie. Nina Caliente idzie na pierwszy ogień. Pożar, co? Pewnie u nich w domu jest ten pożar, a ja nie mogę tam wejść, bo nie zdążyłam zapukać. Nie mogę zadzwonić po straż pożarną? Tu jest ten pożar, nie mogę, stoi za daleko, jakie jaja. A ja zapomniałam, że on jest wampirem i mógł się tutaj teleportować. Niech ugasi, niech on będzie bohaterem. Podryw na strażaka. Ej, dlaczego mamy na minusie i dlaczego oni wszyscy go nie lubią? Przecież on wam uratował życie, zgasił ten pożar. Staramy się o dziecko, właściwie natychmiast. Dina nie była zbyt trudna do poderwania. Vlad się patrzy, jak Nina śpi. To jest na maksa creepy. Dobra, weź się obudź, czas poderwać. Najlepsze jest to, że on może albo z nią walczyć, albo zrobić pierwszy pocałunek. Nie chciała! O nie! Proszę bardzo, oto hajs dla ciebie, masz mnie lubić. Ona okej, nie ma sprawy, łapka w górę. Muszę sięgnąć po broń ostateczną. Napina się. Musi się jej napinać, żeby kogoś zechciała. Czy w końcu?
Boże, udało się po chyba 10 próbach. Staramy się, kochani, o dziecko, ale napijemy się z niej plazmy za to, żeby trochę się najeść. Boże, on jest jeszcze bardziej sexy w tej odsłonie. No i czas na ostatnią simkę w tej rodzinie, a mianowicie Katerinę. Ostatnio pokaz muskułów zadziałał, teraz też może zadziała. Poleciała na wysportowaną sylwetkę Vlada. Ona jest w ciąży! Widzowie, muszę wam tutaj wyjaśnić jedną rzecz. A mianowicie, żeby przyspieszyć produkcję pięknych dzieci Vlada, przyspieszyłam również trwanie ciąży. Postarajmy się o kolejne. Jestem z nas dumna. Wszystkie trzy są w ciąży. Nie no, doprowadził jej do płaczu. Teraz one się dowiedziały o sobie wzajemnie. A my pukamy do kolejnych drzwi, gdzie mieszkają dwie młode laski. Nastolatka, one są zdecydowanie zbyt młode. Czy jest to creepy, co teraz zrobię? Owszem, jest. A mianowicie postarzę Yuki, żeby ona stała się dorosłą i żeby mogła z nami mieć dziecko. To trochę chore. Ale najpierw Bara Bara z Candy. Jak ktoś do niego dzwoni, Summer. Nie, Bella, urodziło się dziecko. Urodził mi się Jan, śliczny mały chłopiec, pierworodny. Nasz syn nazywa się Jan, jestem taka wzruszona. Patrzcie, jest blady jak Vlad. Właśnie, kochani, ustawię długość życia na krótkie, żeby nasze dzieci jak najszybciej dorastały, bo tak naprawdę w wieku nastoletnim dorosłym okazuje się finalnie, jak wygląda dany sim. Trochę dziwnie mi się na to patrzy, ale ten challenge wymaga tych poświęceń. Ale, kochani, to jest czas na to, abyście w komentarzu podali swoją faworytkę. Napiszcie, która simka według was urodzi nam najładniejsze dziecko. I ja myślę, że to będzie właśnie Yuki, bo spójrzcie na ich profile twarzy. Vlad ma ogromny nohal, a Yuki ma taki mały, skromny i zgrabny nosek. Staramy się o dziecko. Jesteśmy teraz w wielkim mieście. A mowa tutaj o pięknej Anai, która ma naprawdę bardzo ładną i ciekawą twarz. Pożar! Co się dzieje z tymi simami? Ej, czekajcie, stary się pali. Pożar sam się zgasił. Myślałam, że się chłop podpali, ale jednak nie. Vlad podrywa ją przy nim, a on panikuje z powodu pożaru, który już dawno się ugasił i ma totalnie wyrąbane w to, że Vlad właśnie mu żonę podbiera. To jest pierwszy typ, który zareagował w ten sposób. Ci simowie są jacyś tacy miękcy. To jest pierwszy facet, który spoliczkował swoją żonę i powiedział, tak nie będzie, nie? Chociaż nie, bo Mortimer się rozwiódł od razu, miał więcej klasy, bo nie bił kobiety, ale się rozwiódł, a on dał jej popysku i są razem dalej. Jestem u kociary i ona się nam oświadcza. To jest pierwsza simka, która postanowiła nam się oświadczyć. I to przed Barabara. Teraz właśnie, o Boże, jaki ty masz strój tu spania. Na ten moment zrobiliśmy się trójki dzieci, ale to jest dopiero początek, a więc staramy się o dziecko. Liberty jest tylko takim dodatkiem, dosyć niespodziewanym, ale bardzo miłym zaskoczeniem, a ja teraz mam na celowniku prawdziwą gwiazdę, którą jest Octavia. Ej, czekajcie, ktoś przyszedł do nas. Sąsiadka, Olga. Jest bardzo ładna. Cześć, Olga, miło mi cię poznać. No to teraz się waham pomiędzy właśnie Olgą a Yuki, bo ta Olga to jest naprawdę niezła laska i ma bardzo ładną twarz i też ma bardzo ładny profil. A jeśli wy, moi kochani widzowie, jeszcze nie postawiliście w komentarzu, z kim będziemy mieli najładniejsze dziecko, to zobaczcie tutaj, jakie kandydatki macie do wyboru i napiszcie szybko teraz komentarz, póki to Barabara trwa. Liberty chce pójść o krok dalej. Czy Vlad zostanie jej chłopakiem? Jasne! Mamy tyle dziewczyn. No mówi, tak, zostanę twoim chłopakiem, ale idę właśnie robić Barabara z Octavią pod prysznicem. W szoku jest. Tak, jeszcze ty wleź tutaj umyć naczynia. Więcej was matka nie miała w tej łazience? Nie, tylko ty tu nie wchodź. Boże, nie! Akurat na tobie mi zależało. Dobrze, wyszła. Nie, weszła! Ale Vlad sobie nagrabiły. Lipa, widzowie, lipa. Moi kochani, oto Lisi oraz Alice, czyli dwie kolejne nasze dziewczyny, które są w ciąży z Vladem. Kolejna piękna simka to Leila. Emilia też jest śliczna i jest kolejną top kandydatką według mnie. Tego jeszcze nie było. Vlad sieje pustoszenie w akademiku. Tutaj zdecydowanie najpiękniejsza jest Beka. Biedne studentki, co one zrobią z tą ciążą? Nie wiem. Rachmi. Kolejna piękność. Ej, zobaczcie na te dwie piękne simki. Matka i córka. Wampir Vlad podróżował po kolejnych miejscowościach i podrywał kolejne simki, niszcząc przy tym przyjaźnie i związki innych simów, aż w końcu zaliczył ostatnią simkę z ostatniego miasteczka. A my dostawaliśmy cały czas powiadomienia o nowych, rodzących się dzieciach. To jakiś czas budziło to Vlada z jego hibernacji, ale czekał on. Przychodziły również simki, które oświadczały się przed trumną z widocznym brzuchem, tak jak ta simeczka. Jednak Vlad niewzruszony nie
wychodził nawet z trumny na ich spotkanie. Nie mogę, kolejna dziewczyna mu się oświadcza przed tą trumną, a z brzuchem widocznym one chyba zaczynają panikować i mówią, no dobra, nie, jestem w trudnej sytuacji, jestem w ciąży, co mam robić? Kolejne telefony dzwonią, urodziło się dziecko, to chłopczyk. On zrobił 36 dzieci jak do tej pory. Minęły kolejne 2 dni, zobaczcie na nasze dzieciątka, niektóre z nich już są w szkole. Przyznam szczerze, że niektóre z nich już wyglądają bardzo źle, na przykład Joanna. No dobrze, moi kochani, minęło wiele dni, nasz dwór został bardzo, ale to bardzo zaniedbany. Czas jednak powstać i zobaczyć, obejrzeć swoje potomstwo. Zatrudniłam służbę, kazałam trochę Wladowi też posprzątać, bo do naszego domu przyjdą nasze dzieci i warto byłoby, żeby je przyjąć należycie. A więc Wlad doczekał się 37 dzieci i zaczynamy od zaproszenia tych najstarszych, czyli dzieci Belli, Summer oraz wszystkich Caliente. Są! To jest Jan, nasze pierwsze dziecko. O nie, on zdecydowanie nie jest ładny. Lucja, to jest nasza córka, po Summer. Ej, ona ma nos za tatusiem. Ewa, jej siostra, ona ma pewien potencjał. Co prawda ma duży nos, ale mi się akurat podoba. Jak na razie Ewa wygrywa, ja specjalnie ją dodam do rodziny jako jedną z najładniejszych dzieci, które do tej pory spotkaliśmy. Jest nasza kolejna córka, Maja Caliente. Maja, ojej, nie, Maja też nie jest ładna. Gustaw, który jest wampirem i to jest nasz synek i on ma niestety, ale ten nos po tacie, który psuje cały dobry efekt. Dominika, o Boże, jaki ryjec, Boże, Dominika, nie, ona jest chyba najbrzydsza jak do tej pory, wygląda strasznie. I Dominika jest po Yuki. I słuchajcie, jeszcze jakby co, to Dominika ma brata Aleksandra oraz Barbarę. Tak wygląda Barbara, dobra, i ma trochę spłaszczoną twarz, trzeba przyznać. Nie, słuchajcie, on jest czysty Wlad, chłopcy zawsze wychodzą bardzo źle. Czo, ja wiem, czy on jest taki najgorszy. Arthur Young, czyli syn tej Simki z miasta i niestety, ale nos wszystko popsuł, a tak to byłby całkiem fajnym przystojniakiem. O Boże, co to jest? Słuchajcie, nowe dzieci przyszły. To są synowie Olgi i ja liczyłam na to, że Olga zrobi najładniejsze dzieci, a się okazuje, że Karolina jest totalnie za ojcem. Ale wchodzi jej brat. Jak on wygląda? Nos wszystko psuje. Boże, jedyny! Co to za brzydota? Co się tutaj stało? Ty jesteś nastolatkiem, dlaczego ty wyglądasz, jakbyś miał 200 lat? To jest chyba kara boska. A Michał jest w ogóle po Lesi, która była piękna. I jeszcze on ma siostrę Jolantę oraz siostrę Anny. Przyszła Jolanta, zobaczmy jak ona wygląda. Ej, z przodu wygląda ładnie. Czyżby Jolanta była tą Simką? Ej, ona jest naprawdę jedna z najładniejszych. Czekajcie, tam jest ich siostra. Ona ma na imię Anna. Przecież ona jest świetna. Dajemy do rodziny. Pojawiła się Natalia. Natalia ma nohal po starym. I ona też ma brata bliźniaka, Ignacego. Jest to jedyny chłopak, który nie jest podobny do Wlada. Przyszła Joanna. O Boże, Joanna. Ona przyszła i od razu chce iść i totalnie się mnie dziwię, bo jakbym ja tak wyglądała, też bym była zła na ojca, że mi dał takie geny. Jest Patrycja, moja imienniczka. Mam nadzieję, że będzie ładna. Ej, bo ty masz na imię Patrycja, ale nie, niestety. Najgorsza też nie. W porównaniu do twojego rodzeństwa to wypadasz całkiem nieźle. O Boże! Boże, jedyny. Siostra jest jeszcze gorsza. Krzywdziliśmy te wszystkie dzieci. No tak średnio jedno dziecko na 15 jest w miarę do zniesienia. Przyszła Jadwiga. Ej, Jadwiga jest całkiem ładna. A ona ma jeszcze siostrę, Elżbietę. O, jest jej siostra. O matko, co się stało? Elżbiecie w twarz. Czas na ostatnią turę naszych dzieci. Oto jest Alicja. Boże, jaką ona ma warę na dole. Dominik. Te dzieci są smutne, że są dziećmi Wlada. Ej, on ma przepiękne oczy. Gdyby nie ta wara na dole, to byłby najładniejszym synem. Ignacy, który ma na twarzy po prostu jakieś dziwne rzeczy, tak jak jego siostry. Genovefa. Mam wrażenie, że ona jest najmniej podobna w ogóle do wszystkich i jest straszna, wygląda jak stara baba, a jest nastolatką. Wojciech, Boże jedyny, dlaczego te dzieci są takie brzydkie i szpetne? Boże Wojciech, ty byś nie był najgorszy, jakbyś nie miał tego na twarzy, ale do tego to się już nie da uratować. Ciuchy jak bezdomny, twarz jakby 20 lat ciał, po prostu straszne. Emilka i ona jako jedyna ma makijaż z naszych córek, nie wiem czemu inne za bardzo nie mają. Ej, ona nie jest taka najgorsza, wygląda całkiem ładnie, prawda? I Emilka jest po
rachni. Maja! Boże, co to za makijaż, ale poza tym z twarzy nie jest najgorsza. Dominika! Jezu, ona wygląda strasznie. Z twarzy i z ubrania wygląda, jakby uciekła z jakiegoś psychiatryka. O, jest Kacper za to. Ma nos po starym, nie? Gdyby nie ten nos. Agata! Nasza kolejna przepiękna córka. Ale my zawołaliśmy nasze ostatnie dzieci. Kochani, oto syn Oktawii, tej super gwiazdy. Boże, jedyny! On mnie będzie straszył dzisiaj w nocy, a was? No po prostu straszny on jest. Oni wszyscy wyglądają, jakby spędzili 30 lat na ulicy, a potem się urodzili. A to jest nasza najmłodsza córeczka, Jolanta. Sebastian, tak mi przykro, że masz takiego ojca. To będzie nasza ostatnia córka i ona jest prześliczna, kochani, z twarzy, jak możecie zobaczyć, ale ten nos psuje wszystko. No cóż, więc wyszło na to, że nasze dzieci po pierwsze mają jasne włosy, duże nosy i bardzo często różne dziwne skazy na twarzy i usta w taką podkówkę, że są mega smutne. Ale na szczęście nie wszystkie i jest pewna nadzieja w niektórych z nich i zaraz to sprawdzimy, ale najpierw dorośnimy naszą najmłodszą córeczkę. Czy dołączy do naszej rodziny jako jedna z ładniejszych Simek? Nie, to jest takie smutne. Właśnie dorastasz i dzięki temu, że masz brzydkiego ojca, rodzisz się z jakimiś okropnościami na twarzy, wielki łeb, jakiś kanciasty, ogromny nos jak czarownica, brodę do przodu wysuniętą, w ogóle usta jakby była całe życie nieszczęśliwa i dopiero co stała się nastolatką, a wygląda jakby 50 lat brała krak. Po prostu to jest smutne. Nie róbcie nigdy, widzowie, dzieci z Vladem. To nigdy się nie udaje, prawie nigdy. Ale dobrą robotę zrobiliśmy, widzowie. Zobaczcie, ile tutaj jest. Czas jednak z naszych dzieci najładniejszych wyłonić to jedno dziecko i sprawdzić, czy udało nam się stworzyć naprawdę ładnego Sima. To jest córka Summer i ona nie jest ładna. Barbara, ona ma taką smutną minę i jakby nie ta mina, to byłaby całkiem spoko, ale ten profil twarzy też ją dyskwalifikuje, więc Barbara, sorry, ale też cię wyprowadzam. Jadwiga, słuchajcie, tutaj jest nadzieja. Ona nie jest najgorsza. Możliwe, że to będzie ona. Potem mamy Annę, która jest moją faworytką jak na razie. Uważam, że ona jest całkiem fajna. Jolanta też jest całkiem zacna, widzowie. Jest trochę taka nerwowa, ale z profilu jest jednak najładniejsza. Emilia też jest całkiem spoko. Maja, czemu ja cię w ogóle wzięłam? Nie, wiecie co, Maja nie. I na końcu został Ignacy, który, słuchajcie, też ma dziwny profil twarzy. Mamy finalistki, cztery córki. Zacznijmy sobie od Anny. Ej, seryjnie, mi się wydaje, że ona będzie najlepsza i najładniejsza. Zrobię jej jakiś ładny strój. I to jest już Ania po mojej metamorfozie. I słuchajcie, jest śliczna. I jak tak patrzycie na nią, no to powiecie, no ładna Simka, no w miarę ładna, nie? Nie jest najgorsza. Więc ja myślę, że udało nam się, ale nie do końca, bo patrzcie, ona ma tutaj te kurze łapki i zatuszowałam jej te kurze łapki makijażem, nie? Ale jak zdejmę jej kreskę i zdejmę jej cienie, to jednak to jest trochę dziwne, że jako nastolatka czy młoda dorosła ma takie zmarchy tutaj i gdyby ich nie było, to byłaby idealna. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Ja uważam, że ona jest serio ładna. No dobra, czas na jej siostrę Jolantę, która nawet może wyjdzie nam lepiej. Tak wygląda Jolanta przed, tak wygląda po. I ja już rozumiem, czemu ona nosiła te okulary, bo te okulary trochę niwelują dosyć dziwne brwi, które jednakże przekuwają twoją uwagę. Więc gdy jej założymy okulary, to ona wygląda naprawdę rewelacyjnie, widzowie, i tego nie widać, ale bez okularów, tak wiecie, patrzycie na jej twarz i z daleka jest spoko, ale im bliżej się przybliżacie, tym widzicie, że ta laska ma coś mocno nie tak z brwiami. Gdyby nie ta jedna rzecz, to ona byłaby ładna, chociaż i tak jest ładna. A więc tak wygląda Jolanta i przechodzimy teraz do Jadwigi, która chyba będzie tą najładniejszą siostrą? Najładniejsza, powiecie. Nie, no ona jest najładniejsza, wygrywa i tak dalej. Czemu my tego wcześniej nie zauważyliśmy? Albo przynajmniej ja. Ta broda, ona psuje wszystko. Gdyby była taka, to by była najładniejsza, bo ma zniewalające oczy, ale ta broda jest tak mocno wysunięta do przodu. Kolejna rzecz, zdejmijmy jej makijaż. Kurzy łapki na oczach, nie? Dobra, została ostatnia z sióstr, czyli Emilka i to jest Emilka przed, a to Emilka po, moi kochani. I teraz ma również tak do góry, mega do góry brwi i lepiej to widać, jak zdejmę też makijaż. Te brwi są tak nienaturalnie umieszczone, ale poza tym jest wszystko w porządku. Ale jestem pozytywnie zaskoczona, że wszystkie córy Vlada mają całkiem spoko sylwetkę. I pewnie u synów by się to totalnie nie sprawdziło. Ja wam oczywiście udostępniam tą rodzinkę. I przeglądając te wszystkie córki, tak po kolei, to przyznam wam szczerze, że mi najbardziej się podoba Jolanta.
Tak szczerze, Jolanta moim zdaniem jest mimo wszystko najładniejsza. Na drugim miejscu dałabym mimo wszystko Anię, potem Emilkę i na końcu Jadwigę, gdzie myślałam, że Jadwiga będzie po prostu wszystkich wymiecie. Nie spodziewałam się tego, ale da się. Vlad jest w stanie stworzyć przeciętnie ładne dziecko. Może nie jakieś zjawiskowo piękne, ale przeciętne? Tak, ale nie byłabym sobą, gdybym dalej tego nie sprawdziła, bo ja chciałam wyciągnąć z niego takie naprawdę ładne, idealne dziecko, które już byłoby na pierwszy rzut oka ładne. Macie taki bonusik do odcinka. A mianowicie, poprosiłam moje widzki, żeby stworzył mi naprawdę przepiękne simki, takie modelki, które mogłyby urodzić Vladowi ładne dzieci. I z każdą z nich spróbujemy sobie zrobić dziecko z Vladem teraz poprzez generację genów i zobaczymy, czy w ogóle nam wyjdzie ładne dziecko. Może zróbmy nastolatkę. Zacznijmy od pierwszej simki, od Barbie. Będę tak długo szukała, dopóki nie znajdziemy. Umówmy się, że ja poklikam 50 razy. 38? Ej, słuchajcie. Wiecie co? Wydaje mi się, że ta simka mogłaby być totalnie... No jest ładna. Ej, udało nam się zrobić ładnego sima tak na starcie. Ubraliśmy ją teraz i pomalowaliśmy. I ona naprawdę jest ładna. Udało się, a więc słuchajcie, no mamy ładną startową simkę. Spróbujmy teraz z kolejną modelką. 50 razy lecimy. Jestem ciekawa, czy szybciej nam się uda. O Boże. 13, 14, 15, 25. Teraz wyszło mi za 25 razem. I teraz czas na Rozalię. Dobra, mamy to, kochani. Tym razem było 18. Czas na Aję. Teraz są takie azjatyckie rysy twarzy. Ej, no, wiecie co? Myślę, że to będzie ciekawie. 13, moi kochani. Za 13 razem wyszła nam taka simka. Jak zmienicie jej brwi, to ona jest całkiem spoko i z profilu też jest całkiem ładna, czyli no, tutaj zdecydowanie było najszybciej i teraz lecimy do Melanii. Ej! Za drugim razem! No przecież ona jest urocza. No i została nam Jaseka. Tutaj jest naprawdę źle. Jestem już, kochani, na 30 razie i nadal nam wychodzi coś takiego. 47, 8, 9, nie, i 50. Nie udało się, słuchajcie. Czyli nie udało się z jedną modelką stworzyć ładnego sima, ale udowodniło nam to, że się da. I to jest najważniejsze. Ten słynny, najbrzydszy sim na świecie zdołał stworzyć takie oto piękne córki. Co prawda, metodą prób oraz błędów, właściwie to wielu prób, ale udało się. A mi bardzo miło Was widzieć po świątecznej, noworocznej przerwie i szykuje się dla Was nowy program dla wspierających. Będzie nowa seria, zakończymy hodowlę koni, wróci 100 dzieci challenge, więc jeśli mnie jeszcze nie subujecie, to oczywiście subujcie mnie, wpadajcie na mojego Instagrama, żeby wiedzieć, co u mnie słychać na bieżąco i do zobaczenia w kolejny piątek na filmie. Z tej strony Fija, buziaki dla Was, kochani, hejka!